menu! Ło kurwa. O, ja jebie kometa, zajebie rynek bałucki. Ratować wszystkie gazety, a w tym magazyny z seks shopów i tupe. Ej ty człeko kształtny humanoidzie, pojaw się, to coś ci powiem. Co się stanęło? Kometa zajebała w rynek bałucki. Zapierdalaj, to może odnajdziesz jakieś niedobitki zajebistych produktów, jak pasztet zajebisty. Hahaha, ale go wyciulałem, nie ma takiej możliwości, aby coś tam przeżyło. Dobra, czas na podgląd pornosów. Karmagedon, 10 patch do GTA 4 i chuj problemów, zostało niż więcej pożytku. Ło kurwa, a co to do chuja? Nie no, chłopak się postarał. Ciekawe, jakie kodeki sobie zapodał. Dobra, kula z gadula mówi co dalej? Kula z gadula mówi, o ja pierdolę. Nie no, możliwości ojca dyrektora są tak niemożliwe, że normalnie wykraczają poza granice scenariusza Zarch i Wunks i że żadnym największym pierdolcologom tego świata się nie śniły. A cóż to będzie jako kolejne? Mam nadzieję, że coś zabawnego, bo z tym patchem było dość wkurwiające. No, to już coś. Dobra, dosyć napierdalania o piździołach. Lepiej se pochłonę jednego łyka taniego wina owocowego marki Jabłko Adama z erotyczno-spożywczego zza rogu. O kurwa, sąsiad znowu się wyjebał podczas oglądania porno, trzeba mi pomóc. Wstawaj człeko kształtny, do pojebaku, bo w pierdol. O ja pierdolę, śniło mi się, że ci robiłem loda. Opowiesz mi o tym? Te lepiej oglądnijmy te magazyny z POKS. O mój Boże, ale te pierdoły drogie są w chuj. Ty patrz, toż to stołek samego kasanowy, na którym się jebał po kilka godzin, ale też drogi nawet po obniżeniu ceny. Wiesz co to znaczy? Pewnie, sami zrobimy lepszy. Lepiej zapierdolę mój dywan, bo ty mi go zapierdolisz. Spokojna twoja pojebana, bo to mój dywan. Mamy już narzędzia, ale pacjent musi zmienić pozycję. Racja na kolana i ciągnij znaczy na plecy. Ło mój Boże, tyle złomu by u pana Krzysia sprzedać, to byśmy mieli siana w chuj. Przestań pierdolić, tylko rób te dziurki, ta, a ciekawe po co? Na kółka, ale już po robocie. Ech, krzywe to jakieś, chyba jak twój kutas w czasie zwodu. No tak, trzeba mu tylko skrócić plik i jechamy. I w ten sposób uratowałem świat. Bożem, super mat. Chyba pierdolniętym mat, bo znowu spierdoliłeś. O lol, chyba się zaćpałem tym fetorem, jak się sam na siebie spuściłeś. Ale są też pozytywy, bo pójdziemy do tego sklepu od tej ulotki i kupimy komponenty do naszego pierdolnika. W tym celu pożyczę od ciebie twoje drobniaki. Nie odwracaj się, bo odkryjesz moją skryjówkę, w której trzymamy moje 50 starych złotych. Po emocjonującej bitwie z pomocą DJ-a Blaskowicza uciekliśmy przed jebanym pościgiem. A widziałeś tego dziadka, jak wyjebał i urwał szlaban z zawiasów? A wąchałby to pies, bo zakupiliśmy wacka pierdół, które i tak rozjebiemy w pizdu. Rozpoczynamy kolejną próbę transplantacji wacka. Jeden otwór, drugi otwór, trzeci otwór i potwór. Kurwa, fiut, son wilhabem jebany error. Nie płacz, wetknę mój wibrator do dmuchanej wioli i gitesik. A teraz wetknę te pochuja warte kółeczka od mojej jastry. Czas na odpalenie czegoś od kontroli, no tego pilota. Teraz już wiem, czemu było tak drogie. Olol, co tu jest, to od czego? Kurwa, jebany bzdy, to od Sony tu się normalnie kłania. Zainstaluję mały silniczek diesla, to starczy na dłużej niż elektryczny. Ziomuś, zainstaluję odbiornik, bo wpierdol. A teraz czas na zabawę.